Dzień dobry, Shepard. Dzień dobry, Hogaty. To jest Elegancki Duet, wersja definitywna, część podcastowa, ale ta na głównym kanale. Jeżeli chcecie usłyszeć całe EDWD, zapraszamy do linku, który jest przypięty w opisie na dole. Pod filmem. No tak, pod dokładnie filmy. Tak, i tam znajdziecie pełen podcast, a dzisiaj będzie o takich rzeczach jak nowy podatek dla youtuberów. Będzie też o mojej wizycie w szpitalu na operacji. Będzie też o chłopaku, który wysadził budynek w Minecrafcie, a skażą go naprawdę. Będzie też... O Heiligu. O Heiligu na pewno, dokładnie. Będzie o Konopskim. Będzie o Oscarach. Ej, jest dużo tematów na dzisiaj, by the way. Nie będzie tego na pewno wszystkiego, gwarantujemy wam. Pewnie nie. Będzie też o Social Clubie. Na początku chcieliśmy też pozdrowić... O, tutaj mamy segment pozdrowień na początku, także chcemy pozdrowić Matynia, MTTNZ. Mhm. Kogo dalej? Kamila, Cyry i Ky. Okej, też Sylwestra, Sylo. Chcemy nie, pozdrowić. Nie, jego nie, jego a, nie. A, jego nie, jego nie. Jego Sylo, Sylwester, kolorowe gazetki to nie. No to wujaszek, Ankel, jeszcze pozdro dla was. Chcieli pozdrowienia, tak. Więc mają. Jeżeli ktoś chce pozdrowienia na początku do czterech osób, to piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. Pozdro. Do czterech, tak. W tym momencie na to wpadliśmy, dokładnie w tym momencie. Ta zasada została zapisana teraz. Tak, w tym momencie, jakby na właśnie to takie historie, nie? To jest tak, bo ludzie myślą, że my to jakoś ustawiamy, że my się nad tym głowimy. Nie, to właśnie w tej sekundzie zostało wymyślone. Michogat o tym nie mówił. Właśnie tak, ja się dowiedziałem o tym. My ogólnie nie mówimy sobie o tym, dużo. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, także... Tak. W ogóle nie rozmawiamy ze sobą. Tak. Odkąd prowadzimy ten podcast, przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Tak, bo za każdym razem... Ej, nie, bo to w sumie na podcast byłoby dobre. Może przydałaby nam się jakaś terapia. Nie, do wszystkim. Dobra, premie GTA Online od 10 do 16 lutego 2022 roku. Proszę, Michale, czytaj, co się dzieje. Przez następny tydzień, bo pragnę przypomnieć oczywiście, że wy to oglądacie, najprawdopodobniej jest 12 chyba, tak mi się wydaje, luty. Tak. Jeśli mnie, tak, tak, dokładnie 12 luty. I moi drodzy, za dwa dni jest oczywiście Święto Zakochanych. Pamiętajcie oczywiście, żeby dla swojej drugiej połówki totalnie nic niezwykłego nie zrobić, bo dla mnie walentynki to jest totalny bullshit i powinno się je obchodzić codziennie, ale ogólnie jakby ktoś przypadkiem się gdzieś tam zawalił trochę w akcji, to nie ma za co, przypomniałem ci właśnie, drogi. Ewentualnie, jeżeli spędzacie sami, to też ewentualnie, miłego, jeśli spędzacie sami, To też jest bardzo ważne, bo zamówcie na przykład sobie takie GTA... O, pizka, super sprawa, super sprawa, super sprawa. Ja na przykład, ja bym tak zrobił i pewnie tak zrobię. Też jadłem dzisiaj pizzę, także polecam ten stan. Ale ogólnie jakbyście naprawdę nie mieli co zrobić i chcielibyście spędzić to w GTA, to oczywiście Rockstar wychodzi wam naprzeciw, oczywiście. I w tym, że tygodniu przez cały dzień do grobowej deski, tak się nazywa oczywiście, ten tryb zapewnia aż potrójną premię. Potrójna premia, Shepard? Przecież to jest coś wspaniałego. Dużo. Coś nieprawdopodobnego. Oczywiście jakby... Ej, wiesz co? To taka ciekawostka. Wpisałem sobie do grobowej deski GTA i wiesz co mi pierwsza rzecz, jaka mi wyskoczyła? No. Hogaty i ekipa, niedzielne tak, granie powiedzieć. W GTA 5 online, Shepard i walentynki. Ale nie, jakby niedzielne granie, jakby nie, to też było z Dirale. Ej, ale nie, pa, niedzielne granie z ekipą i jeszcze Shepard. Co jest? No. Co to jest? Straszne. Oczywiście jeszcze, moi drodzy, ponieważ widzę, że... postrzelony ślub? Czy to był... Czy to nie jest coś nowego przypadkiem? Ja szczerze powiedziawszy o tym nie słyszałem. A to jest drużynowy deathmatch po prostu. Tak, to jest, także wiesz, to nie jest adwersarz typowy. Na niewielką skalę przy kaplicy w Paletto Bay. No. Aha, czyli po prostu... Okej, czyli to był deathmatch, którego nikt totalnie już od 2015 roku nie gra. Okej, się to wiesz, dobra, no może ktoś tam se gra od czasu do czasu, ale no jest to po prostu zwykły deathmatch. No. Jest to zwykły deathmatch, oczywiście mamy również potrójne nagrody, również za zagranie go. Kolejnym newsem, oczywiście specjalnie na walentynki i wcale nie kłamie, naprawdę tak jest, to
Galivanter Baler ST jest już dostępny. Jest to oczywiście SUV nowy, który możemy sobie oczywiście kupić w Legendary. A on nie był w ogóle do dostania za darmo? Czy coś takiego? Bo ja pamiętam, że był jakiś Baler chyba do dostania za darmo w tym, A nie wiem, no niby jest nowy, nie? Tylko, że czy jego nie rozdali od razu za darmo? Nie wiem właśnie. Może tam było coś takiego, wiesz, że... A tak, był. Sobie przeczytałem teraz. Był za darmo dla graczy pomiędzy 23 December tu 29 December, także... Tak, teraz kosztuje coś poniżej miliona, więc... Więc teraz możecie sobie go kupić, jakby, też ja osobiście ze SUV-ami tak średnio najeżdżę, ale jak ktoś chce, to bardzo, bardzo proszę. Kolejną oczywiście rzeczą jest to, że darmowe walentynkowe ubrania i Gusenberg. Tak dokładnie jest. W tym tygodniu wszyscy gracze mogą za darmo sięgać po różowe, czerwone i białe warianty broni oraz wszystkie ubrania z aktualizacji Masakra w Dniu Świętego Walentego. Czyli to, co na każde walentynki chyba konkretnie, co na każde walentynki, nie? Dokładnie. Więc w sumie tak się działo. Czy nie było kiedyś przypadkiem tak, że na walentynki był ten taki update, gdzie dodali takie stare samochody? Tak. No myśmy jeździli nawet tym starym samochodem. Takie ja teraz mafijne takie, stary, nie? Tak, no to przecież ja na tym odcinku, co graliśmy, nie? No to widzę, że my jesteśmy w strojach mafijnych, no. Tego Gusenberga, czyli tego Tomigana mamy jakby, takiego mafijnego. Jeździmy właśnie tym starym samochodem, a później wchodzimy na tryb do grobowej deski. Czyli już zrobiliśmy pierwszą część DWD już wtedy, podziękuj sobie wszystko wtedy nic zrobiliśmy, nie? Także. Tak. O Jezu, w ogóle śmieszna jest tam ekipa, ponieważ z tej ekipy zostaliśmy tylko we dwóch z tej czwórki, która tam wtedy grała, także... To znaczy? No jeden dostał auta chyba z ekipy, a jeden zaginął w akcji, tak mi się wydaje, że jeden nie dostał auta akurat, nie? O, mi się wydaje, że wiem, o kim ty mówisz, z autem. Było trochę takich osób, jeżeli ktoś nie wie, to było, tak? Nawet i w Hoxach były osoby, które wyleciały po prostu. Mhm. Także ale dobra, tak bywa. Szkoda na nich, czy leć dalej, no. I czasu. Moi drodzy, w tym tygodniu różowy diament na monitoringu Caio Perico, także jest to oczywiście nie lada gratka dla osób, które parają się właśnie update'em Caio Perico i tudzież napadem właśnie Caio Perico, ponieważ chyba różowy diament jest jednym z droższych rzeczy, które można tam podwędzić. Nieprawda, Szogaty? To chyba był drugi najdroższy, nie? No drugi najdroższy, ale no jeden z droższych. Po Panterze właśnie. Chyba był ten tak, różowy Pantera, diament, tak? Później chyba jest naszyjnik, coś. No powiem tak, jak ja dzisiaj robiłem Caio Perico i zgarnąłem naszyjnik plus łupy, i premię za elitarną. Nie, akurat nie, to jeszcze zdążyłem zrobić, bo to dogrywałem właśnie do tego odcinka, który widzicie. To zarobiłem tam 1 400 000 jakoś z tą premią elitką, bo to 1 300 000 z tym wszystkim, tam 1 100 000 jest za naszyjnik. Ale diamentu nie dostałem, tylko na kolejny napad dostałem pieprzone obligacje, więc i tak lepiej niż tequila, więc cały czas tequila. Okay. Salsa. Tequila, corazón, nie triggeruj mnie, nie, dobra, nie dalej, dzisiaj, Hogarty, lecimy dalej, ale Caio Perico dalej grane. Potrójna premia za zadania dla kasyna i misje fabularne dla kasyna, czy to się w to wlicza też misje napadu, czy... Wiesz co, nie, wydaje mi się, że to są te misje, zresztą jest, pomóżcie Agacie Baker i to opłaca się zrobić, ponieważ dostajecie fajny samochód później, tego Paragona R bodajże. Ja pamiętam, że mi się zbugowały te misje i one nie chcą iść dalej. Nie wiem dlaczego. Ja coś tam robiłem ostatnio z misji ogólnie tylko po to, żeby mi się one nie wyświetlały na przykład. Czyli English Day Was skończyłem robić. A, chociażby. Okej. Okay. Bo teraz nie dzwoni do mnie i nie mogę, wiesz, nie mam tej długiej rozmowy, której nie mogę przerwać. Oh, yeah, mate. Tak. Co dalej? Podwójna premia oczywiście za krótkie tripy. Są już dostępne, oczywiście krótkie tripy są już dostępne dla wszystkich graczy poprzez menu akcji. Tak, było kończyć zlecenie VIP doktora dla DRE. Zostały wcześniejsze jakby te wymagania zniesione. Także w sumie to jest ciekawe, bo to jest oczywiście z najnowszej aktualizacji, z tego co ja się orientuję, prawda? Że doktor DRE z najnowszej aktualizacji?
czy krótkie tripy, że... A to! No. Dobra. No tak, no to jest dekontrakt, GTA dekontrakt. Wiesz co, to jest chyba ta część, której nie robiłem? A, okej. Jeszcze? Bo to jest chyba to, co ostatnio dzwonił Franklin i mówił, że właśnie mamy jakąś tam, jakiegoś tripa do zrobienia, czy coś takiego. Tak. Także, bo on mówił, że musimy odwiedzić na przykład to studio nagrań, interes nie? Interes botaniczny w Los Santos, zarabiając przy okazji coś tam. Czyli pewnie... Marikusa, no interes botaniczny Marker. Dokładnie, to jest pewnie tak. Lamara, tak? To jest działka Lamara. I see what you did there, Naughty. Ale przechodzę do kolejnej rzeczy, która jest też naughty. Koszulka liczne żony Alfredo Smitha. A jak wygląda koszulka liczne żony Alfredo Smitha? Nie wiem. Uwielbiam opis. Chcecie pokazać innym, że jesteście koneserami kina? Wzłóżcie hołd styranemu byłemu kierowcy samochodów fabrycznych, który ma skłonność do żenienia się z tą samą kobietą raz po raz. To mogę tutaj oczywiście taką ciekawostkę jeszcze wtrącić od razu, że dawaj, liczne Bogu, żony Alfreda Smitha jest to film z 1975 roku, wspominany w Grand Theft Auto 5. Został wyprodukowany przez studio Petera Dreyfusa. W filmie tym miała wystąpić Leonora Johnson, która została wybrana do tej roli po castingu, w którym startowała również Betsy O'Neill. Jest to film opowiadający o tajemniczym morderstwie wplecionym wątek miłosny w trakcie zimnej wojny. Pewnego dnia podczas przyjęcia saksofonista bluesowy Johnny Dupress zostaje znaleziony utopiony na łóżku wodnym w Los Santos. Sprawę Johnny'ego postanawia rozwiązać kierowca Alfred Smith. Wyrusza więc w niebezpieczne poszukiwania sprawcy, pełne pościgów samochodowych i romansów. Średnia ocen widzów na stronie Classic Winewood to 5,9/10. Dziękuję. No, czyli średnia, jak można powiedzieć, nie ma się co nad tym rozwijać. Lecimy dalej. Pojazd do wygrania w tym tygodniu to jest Albany Roosevelt. Ej, w ogóle, wiesz co jest śmieszne, że jak wpisałem te liczne żony Alfredo Smitha i dałem na Google grafikę, to wiesz co mi wyskoczyło? Pierce Brosnan i Bond. Wstydzi się żony? O nie. Ej, ale naprawdę, Alfredo Smith, liczne żony Alfredo Smitha mi dały dużo zdjęć Pierce'a Brosnana. Bo może miał dużo żon. Właśnie ma chyba jedną. On ma cały czas jedną. Dokładnie. Jak Hugh Jackman. Oczywiście, tak jak powiedziałem, do wygrania jest Albany Roosevelt i tak jak myślałem, to jest ten taki stary, mafijny samochód. Totalnie się na tym nie znam, ale to jest ten taki właśnie stary, wiekowy, ten właśnie, o którym mówiłem dokładnie na początku, temu. Tak. Oczywiście w tym tygodniu można go sobie wygrać. Przez trzy dni z rzędu należy wygrać 4 wyścigów ulicznych. I to jest już trudne, tak mi się wydaje. Tak, to możecie też wypróbować na tej arence Wapida Dominatora ASP, Akademia Sztuk Pięknych, Bravado Gauntleta Hellfire'a i D-Klasse Impalera. Czyli samochody ze swojego jednego rodzaju przede wszystkim, a pojazd na podium w tym tygodniu to różowiutki BF Club. Tak, widziałem tego BF Cluba akurat, nie także... O Boże, święty. Możecie go wygrać, aczkolwiek czy chcecie to zrobić? Ja bym się na waszym miejscu zastanowił. Jakie są zniżki jeszcze, Szepardzie? Tak, w tym tygodniu zniżki są następujące. Penthouse Diamond jest tańszy o 20% i modyfikacje oczywiście przecenione o 30%. Czekam, Shepard. Ja wiem, dlaczego ty to zrobiłeś. Czekam. Yubashi GB700, czyli oczywiście samochód Jamesa Bonda jest w tym momencie na zniżce 30%. Yubashi GB700W jest również na 30% zniżce. Czyli samochód Jamesa Bonda. Czy samochód Jamesa Bonda jest na 30% zniżce. Vapid Retinue MK2 30% zniżki, Vapid Peugeot 30% zniżki, Vapid Peugeot Gazer 30% zniżki, D-Klasse Drift Yosemite, proszę bardzo, 30% zniżki i Albany Roosevelt Valor 40% zniżki. Powiem ci, że z tych pojazdów to
najładniejszy dla mnie chyba był ten Yosemite cały. I powiem ci, że jeszcze tego Yosemite głównie go pamiętam, że jak jest stacja radiowa, której słucham z GTA dosłownie tak bez śmiania się. I to jest chyba, możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że w Blonded, bo tę stację najbardziej kojarzę aktualnie, którą prowadzi Frank Ocean, to że tam jedna z reklam po prostu jest właśnie o tym samochodzie. Tak, tak, masz rację. Totalnie nie wiem, o czym mówisz, ale pewno musi tak być. Także może mogą widzowie, bo na pewno jest reklama Yosemite, tylko nie wiem, w której stacji radiowej. Czy to w Blonded? Wydaje mi się, że w Blonded tylko z tego względu, że po prostu słuchałem całej tej playlisty Blonded, włącznie z reklamami, po prostu najwięcej razy, jeżeli chodzi o te stacje radiowe. Dobra, biadolisz tam, także, a tu ludzie chcą kończyć, jeżeli o to chodzi, ci rymciać w walentynki. Jeżeli o to chodzi, w ogóle myślałem też, żeby ogarnąć jakiś odcinek walentynkowy z GTA też, jak co roku można powiedzieć, chociaż nie wiem, czy w tamtym roku było. Oraz jeszcze chciałbym tutaj oczywiście sprawdzić u naszego nadwornego informatora związanego z GTA Online, co słychać w tym tygodniu z GTA. Tak, to jest nowy segment, czyli czytamy ostatnie 7, czy tam w sensie z 7 ostatnich dni tytuły filmów u Bachusa. Będziemy mieli prawdopodobnie pogląd na cały tydzień, co było w GTA. Dlaczego ja nie wiem o tym, że my tak robimy, do jasnej ponieważ kolery. Zostało to wymyślone właśnie teraz. A, w tym momencie. Właśnie rozumiem. W tym momencie. Najlepsze pomysły tak się rodzą. To siedem mówisz, tak? No, siedem dni, czyli mamy 6 filmów ostatnich, nie? Tak myślę. Dobra, więc dawaj, proszę bardzo. Dobra, tutaj mamy postać kobiecą i wielki napis, duży błąd. Nie korzystaj z tego, bo popsujesz sobie grę GTA Online. Bo to jest to, tytuł idzie. Tak. Dobra, następne. To jeszcze się tyczyło chyba ten film ostatniego tego problemu związanego z GTA. GTA 6 zapowiedziane, 10 nowych samochodów do GTA 5 E&E. GTA E&D, a co to jest GTA E&D w ogóle? No idea. Ale ogólnie co do GTA 6, to jeszcze o tym porozmawiamy, ale na EDWD, więc za chwilę zapraszamy. Dobra, po prostu dalej. Dołączyć. Proszę bardzo, czytać kolejny. Kasa, -1,353,000, wydaje głupio hajs, żebyś ty nie musiał. GTA Online na 100%, czyli po prostu Bachu zrobi kolejne misje, gdzie wydaje kaskę, okej. Co dalej? Już jutro duży event nadchodzi do gry. To są najświeższe informacje, jak coś widziałem, więc to teraz chyba ten duży event nadchodzi do gry, na to wychodzi. Co nowego? Diamentowy tydzień, ale nie do końca. Co nie, nowego GTA Online? To nadeszło, to chodzi. Tak, i to jest, to chodzi właśnie o ten diament i w ogóle tak, nie wiem czy widzisz, ale jest, machnęło mu się w GTA Online w nazwie. Jest GTA Online B. Nieważne, lecimy dalej. Super maski, cała darmowa walentynkowa zawartość. Hej. I tutaj GTA Online już jest bez B. Tak, i bez B to my jesteśmy w tym momencie, także kończymy sobie segment z GTA na tym kanale. Zapraszamy jeszcze raz do linku podanego w opisie pod filmem na kanał EDWD i zapraszamy tam na podcaścik.